Zadanie. Oblicz obwód równoległoboku oraz trapezu równoramiennego. Tutaj mamy równoległobok i należy zauważyć, że w równoległoboku boki parami są równe. Więc wzór na obwód to są dwie literki A plus dwie literki B, czyli dwa krótsze boki i dwa dłuższe. Więc wymnażamy na początku dwa razy dłuższe boki, czyli 2 razy 4x minus 1 i dodajemy do tego dwa krótsze boki, 2 razy 2x minus 2. Mając takie wyrażenie, należy teraz wymnożyć dwójkę przez nawias i tu również dwójkę przez nawias. 2 razy 4x to 8x. 2 razy minus 1 minus 2. Tutaj 2 razy 2x, 4x i 2 razy minus 2 minus 4. Możemy jeszcze wyredukować w razy podobne. 8x plus 4x to 12x, minus 2 i minus 4, razem minus 6. I to jest obwód naszego równoległoboku. Przejdźmy do obliczenia obwodu w naszym trapezie równoramiennym. Widzimy, tu mamy 10, tu mamy 10, czyli ramiona są równe. Tutaj widzimy mały problem na samym początku, gdyż mamy niemalże wszystkie boki, no właśnie, ale nie mamy tego odcinka. Ten kawałeczek, jak widzisz, jest oznaczony przez x, ale nie wiemy, jaka jest dalsza część dłuższej podstawy. Ale wiemy, że możemy dorysować wysokość w naszym trapezie równoramiennym. I teraz zauważ, co otrzymujemy. Górna podstawa ma 6x plus 3. Przecież górna podstawa, gdyby spadła na dolną podstawę, to ten kawałek stąd dotąd miałby tyle samo, co górna podstawa. Czyli odległość stąd dotąd jest równa 6x plus 3. A ten kawałek jest równy x, ponieważ trapez równoramienny jest symetryczny względem siebie. Czyli ten kawałek jest równy temu. Skoro tu jest x, tutaj też musi być x. No i teraz przejdźmy już do obliczenia samego obwodu. Widzimy, że mamy po pierwsze dwa równe ramiona, czyli 2 razy 10. Następnie wymnożymy 2 razy x, tu mamy x i tu x, a następnie 2 razy 6x plus 3, czyli to wyrażenie i to wyrażenie również występuje dwukrotnie. Teraz wymnożymy elementy. 2 razy 10 to 20, tutaj plus 2x, 2 razy 6x to 12x, 2 razy 3 to 6. X możemy ze sobą dodać, liczby tak samo. Z x-ów otrzymuję 14x, 20 plus 6, czyli mamy plus 26. I to jest nasz szukany obwód trapezu.